Bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do kredytu oraz specjalne konto mieszkaniowe pozwalające na gromadzenie oszczędności, to główne założenia programu Pierwsze Mieszkanie przyjętego przez rząd. Rząd sam przyznaje, że program Mieszkanie Plus nie powiódł się w takim zakresie, jak było to zakładane. Padały zapowiedzi o budowie 100 tysięcy mieszkań. W nowym programie państwo już nie będzie budowało, ale chce dopłacać do kredytów, jakie zaciągną Polacy. Proponujemy bezpieczny kredyt ze stałą, niską stopą procentową i taki kredyt, który jednocześnie podnosi zdolność kredytową dla wszystkich kredytobiorców. Stała stopa procentowa zostanie zamrożona na poziomie 2%. Do tego trzeba doliczyć marżę banku. Wstępnie z takiego rozwiązania będzie można skorzystać do 2027 roku. Program może zostać jednak wydłużony. Państwo będzie dopłacało do rat przez okres 10 lat. Po tym czasie, według rządu, wysokość raty nie ma ulec gwałtownej podwyżce. Maksymalna kwota kredytu, jaki będzie mogła zaciągnąć jedna osoba, to 500 tysięcy złotych. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem wzrośnie ona do 600 tysięcy. Ten program jest odformalizowany, to znaczy nie zawieramy żadnych limitów, jeśli chodzi o cenę metra kwadratowego mieszkania, ani też nie wskazujemy lokalizacji, nie wskazujemy metrów mieszkania, które można byłoby nabyć. Mówimy tylko o limitach i wartościach kredytu i mówimy o maksymalnym wkładzie własnym 200 tysięcy złotych. Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45 roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Drugi filar programu to możliwość samodzielnego oszczędzania na zakup mieszkania. Umożliwi to specjalne konto mieszkaniowe z deklaracją regularnych wpłat przez 3 do 10 lat. I systematyczne wpłaty od 500 do 2000 zł miesięcznie oznaczają automatyczną premię od rządu raz do roku. Ekonomista dr Mariusz Sokołek wyjaśnia, że program ma argumenty, które mogą przekonać do niego osoby nie mające mieszkania lub domu. Musimy tutaj dotrzeć do wszystkich szczegółów. Natomiast jeżeli chodziłoby o sam fakt 2% w dobie dzisiejszej inflacji i obciążeń kredytowych, to rzeczywiście jest to niewielki procent. Program ma ruszyć w lipcu.